Sponsorem Onet Rano jest Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Cieszę się bardzo, że jest Pan dzisiaj z nami. Pokazuję już któryś raz książkę, której jest Pan bohaterem. Napisana przez Ewę Ornacką, dziennikarkę śledczą, która wieloma historiami, pewnie podobnymi do Pana się zajmuje. Wiele książek wydała, program miała. I jak w ogóle doszło do Waszego spotkania? Bo to jest jedna z kobiet, dzięki której możemy dzisiaj się spotkać chyba, prawda? No dokładnie. No to było trochę lat temu, kiedy pani Ewa robiła materiał do takiego dokumentu o kobietach pokrzywdzonych tam, kurde, w pewien sposób przez, kurde, synów, kurde, czy też mężów, którzy albo zginęli, albo, kurcze, jakieś historie były związane właśnie z przestępczością zorganizowaną. No i kiedy miała do mnie przyjść, to na początku ja odmówiłem w ogóle. Ja byłem taki, że po prostu przez te lata walczyłem o prawdę. Nikt mnie nie chciał wysłuchać, czy nawet się zająć czymkolwiek. To po prostu też kiedy zadzwoniono do mnie, że jest coś takiego robione, to podeszłem do tego sceptycznie i powiedziałem, że w żadnym wypadku nie chcę z nikim na ten temat rozmawiać. Bo wiem, że to jest straszny wstyd dla mnie, że tak po prostu dałem się porobić tyle lat temu, tylko że byłem wtedy zbyt młodym człowiekiem. I nie miałem, kurde, praktycznie wpływu na cokolwiek, bo już to było z góry już ukartowane, także... No ale właśnie, myślę, że wiek to chyba też niewiele miał do tego, bo wszystko wskazuje na to, że ktoś z góry to zaplanował, obrał sobie pana jako cel i koniec. No, no dokładnie, ale to może inaczej człowiek by, gdyby był starszy, to inaczej by do tego podchodził, bardziej by był doświadczony życiowo, tak? Mhm. Ale to no niestety, kurde, mają dziecko w domu, kurde, taka historia, po prostu odmówiłem, tylko że później adwokat zadzwonił, powiedział, żebym porozmawiał i... No i tak to się zaczęło. Pani Ewa poznała moją historię. Nie ode mnie, bo ja nie jestem człowiekiem takim, że jak ja mówię, to żeby ktoś mi wierzył w to akurat. Co ja mówię, to jest to, że ma być to prawdą. No ale ona zaczęła grzebać i zaczęła prokurator Zapaśnik też grzebać. Okazało się, że jest dowód ze stacji, na której doszło do strzelaniny w 99, gdzie wyraźnie widać, że tam pana nie było. No dokładnie. No i najważniejsze jest to, że widać, że cała zbrodnia miała miejsce całkiem gdzie indziej niż pierwotnie mnie za to skazano. Także już to dało też już do mówienia samo za siebie, tak? Stworzono sobie jakiś scenariusz, pod który mnie podczepiono i po prostu, kurde, przez tyle lat, kurczę, robiono ze mnie zabójcę, którym nie jestem. Także... Ale dlaczego, jak pan myśli, na pewno miliard razy się pan nad tym zastanawiał przez te 20 prawie lat, dlaczego pana sobie obrano? No bo z tych wszystkich zeznań i różnych osób, i świadków wynika, że tam było ciśnienie i parcie ze strony policji, zwłaszcza jednego policjanta, funkcjonariusza, który wymuszał zeznania, że to pan. Nie mam żadnego pojęcia. Znaczy, tak pani dobrze zauważyła, że zastanawiałem się nad tym przez długie lata. No bo to, że... dlaczego ja? No ja bym cały czas o tym myślała pewnie. No dlaczego właśnie mnie w to wrobili? Co ja zrobiłem? I do tej pory o tym myślę, kurczę, no. Tylko że to jest takie już myślenie, żeby po prostu głowy sobie nie walić jakimiś śmieciami, bo to po prostu już zbyt wiele lat straciłem, kurde, na to wszystko. Teraz, kiedy organy ścigania się za to wzięły bardzo porządnie, to myślę, że już dopięły swego, kurde, i pokazały cały schemat, tak jak bandyci razem z policjantami, też bandytami zresztą, wrobili mnie, kurde, tuszując, kurde, prawdziwych zabójców i prawdziwe motywy tej zbrodni, bo to o to w tym wszystkim chodzi. No właśnie, bo te 20 lat temu zgłaszał pan, że jest taki dowód i żeby pochylić się nad tą taśmą i żeby ją zweryfikować, no i ktoś tam ją obejrzał, napisał jakiś krótki raporcik, że generalnie do strzelaniny doszło. Teraz dopiero tak naprawdę, jak prokurator Zapaśnik za to się wzięła, okazało się, że opis tej taśmy ze szczegółami zajął chyba ponad 200 stron, został rozłożony na czynniki pierwsze, no i okazuje się, że tam widać nawet twarz zabójcy.
Wszystko jest widać. Wszystko widać. Tam jest wszystko widać. To czemu prokuratura, czemu, nie wiem, a pana adwokat domagał się ujawnienia tej taśmy, czy żeby dołączyć jako dowód rzeczowy? Znaczy, żeby to było jako dowód, ale w ogóle nikt tego nie obejrzał. Wtedy ja pisałem sam do, to był 99 rok. No. 2000, kiedy się dowiedziałem właśnie, że coś takiego jest, to napisałem od razu wniosek, złożyłem do prokuratury okręgowej w Szczecinie o ujawnienie tego dowodu i po prostu pokazanie go, kurde, opinii publicznej. No niestety, dostałem odpowiedź lakoniczną z prokuratury wtedy, że oczywiście jest coś widać, lecz postacie są nie do zidentyfikowania i nie stanowi to żadnego dowodu w sprawie. I taką odpowiedź dostałem, a tu po 20 latach się okazuje, że to był po prostu kluczowy dowód na wszystko, po prostu, na wszystko. No, że no. Wtedy już powinni mnie oczyścić z tego wszystkiego, kurde, i nie byłoby, kurde, takiej afery jak teraz jest i nikt by mi nie zabrał 20 lat życia, tak? Czuje się pan teraz wolny, jest pan od kilku miesięcy na wolności. Sprawa, Sąd Najwyższy zdecydował, że sprawa wraca do pierwszej instancji. Jak rozumiem, jest pan pełen nadziei, że decyzja teraz sądu będzie jedyna słuszna, ale czuje się pan teraz wolnym człowiekiem? Znaczy, no, najważniejsze jest dla mnie to, że ten ciężar sąd ze mnie zdjął, czyli uchylił wyrok, tak. Który był oczywiście niesłuszny, jak to sędzia sam zresztą w Sądzie Najwyższym, kurde, czytając całe uzasadnienie tego wszystkiego, to po prostu suchej nitki nie zostawił na tym wszystkim, tak? Po prostu na tej całej manipulacji, na tej całej po prostu, kurde, no ciężko jest na ten temat w ogóle mówić, bo wie pan, jak człowiek się dowiaduje o tym, jak został wyrobiony w to wszystko, to aż po prostu nie wierzy w to. Bo takie rzeczy się tylko po prostu na filmach ogląda, tu po prostu życie i rzeczywiście coś takiego jest. I po prostu trzeba być naprawdę ostrożny, kurde, bo to, wie pani, no zabrać komuś życie to jest chwila, moment, tak? A czemu prokuratura zmieniała zdanie? No bo wiosną stwierdziła, że będzie chciała dla pana uniewinnienia, później zmieniała zdanie. To jakoś tak trwało, takie przepychanki do momentu, kiedy Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok. Co tam się działo? Co tam się mogło dziać od pana? O, wie pani, ja to na ten temat mam swoje zdanie wyrobione. Po prostu komuś zależało i chyba zależy na tym, aby po prostu sprawa nie ujrzała światła dziennego. No bo na to wszystko wychodzi. Jeżeli Sąd Najwyższy stwierdził, że zebrany materiał dowodowy, dennowy teraz, kurde, nie, w ogóle jest perfekcyjny praktycznie, kurde, bo wszystko obnaża, wszystko pokazuje, całe działanie tego wszystkiego, a ktoś mówi, że tam nic nie ma, no to... To już nie ma o czym rozmawiać, to po prostu komuś tam zależy na tym, aby po prostu sprawa nie ujrzała światła dziennego. Teraz już za późno, ujrzała. No teraz już za późno, bo ujrzało. Jeszcze mam nadzieję, że jeszcze wszystko ujrzy. Rzeczywiście, że osoby odpowiedzialne nie tylko za zabójstwo tych chłopaków, ale tak samo, kurde, za zrobienie całej tej otoczki, kurde, tego fałszywego obrazu tutaj, kurde, też odpowiedzą, bo to jest przestępstwo, kurde, i to bardzo poważne. A ma pan podejrzenia, kto strzelał i kto za to odpowiada? Znaczy, ja na tym się nigdy nie zastanawiałem, wie pani. Dlatego, że też jest obawa, kurde, u mnie, kurde, o moje bezpieczeństwo. Bo jeżeli ktoś zabił dwoje ludzi i teraz ta sprawa też, kurde, już ruszyła, to zrobią wszystko, żeby po prostu ta sprawa umarła śmiercią naturalną, czyli kratki nie będzie, nie będzie sprawy. I to jest problem w tym wszystkim, kurde, że człowiek jest pozostawiony sam sobie. Od samego początku, jak mnie wypuszczono z więzienia, jestem zostawiony sam sobie, tak? Nikt ani żadnej pomocy od strony państwa. Niczego, tak by ktoś czekał, że coś mi się po prostu stanie, tak? A rozumiem, że ma pan obrońcę i nie zastanawialiście się, czy na przykład nie poprosić o jakąś ochronę, jeżeli czuje się pan zagrożony? Znaczy, teraz oczywiście coś takiego, kurde, o czymś takim rozmawiamy, tylko wtedy, kiedy mnie wypuszczono, to cały czas byłem skazany, tak, wyrokiem prawomocnym. Byłem skazany na dożywocie, kurde, mimo że byłem na wolności. I żadne środki prawne nie wchodziły w grę. Sąd uchylił. Dopiero teraz sąd uchylił, dopiero teraz, kurde, można cokolwiek w tej kwestii zrobić, kurczę. I będziemy oczywiście robić to wszystko. Zobaczymy, jaki efekt to przyniesie. Mam nadzieję, że, kurde, no, pozytywny jakiś, że rzeczywiście ktoś
w końcu się zainteresuje tym wszystkim, no bo to wie pani. No zresztą takich osób jak pan na pewno jest dużo więcej. Zresztą sprawa Tomasza Komendy też znana wszystkim, który 20 lat spędził w więzieniu, niesłusznie skazany. Czy myśli pan na tym, żeby domagać się odszkodowania od państwa jakiegoś? Znaczy na tym odszkodowaniu to jeszcze się tak się nie zastanawia, bo... Najpierw chce pan pewnie zamknąć sprawę. Chcę zamknąć sprawę, jak pani zresztą sama widzi, że ktoś tutaj po prostu, kurde, cały czas gra nie fair, kurde, tak? Mm-hmm. No wcale się nie dziwię, no bo to jak ujrzy to światło dzienne, tak rzeczywiście to po prostu pewne osoby, kurde, już odpowiedzą za to. A liczy pan na sprawiedliwy proces teraz przy tak mocnych, jak pan mówi, dowodach, a z drugiej strony mając z tyłu głowy, że cały czas ktoś tam ciśnie, żeby ta sprawa no, nie zakończyła się dobrze z pana perspektywy? Znaczy ja w to wierzę, wie pani, teraz po tym wszystkim, kurde, bo po tych całych zabiegach jakichś tam osób, gdzie po prostu nie przyniosło żadnego efektu, no może przyniosło jakiś tam efekt, bo Sąd Najwyższy mógł również mnie uniewinnić od razu, co, tak, na sprawie, bo ma ku temu dowody i tylko po prostu, kurde, takie zamieszanie ktoś specjalnie, kurde, zrobił, że Sąd Najwyższy po prostu przekazał tą sprawę i niech się tym Szczecin zajmie. No i w porządku, niech się Szczecin tym zajmie. I zobaczymy, kurde, jak to wszystko pójdzie. Kurde, ja, mecenasi i chyba wszyscy ludzie zresztą, którzy śledzą tą sprawę, jesteśmy przygotowani na walkę i no, musimy dopiąć wszystko już do końca, tak? No bo to już po prostu nie ma tutaj wyjścia, bo jak i rodziny chłopaków, którzy zginęli, kurde, moja rodzina, żona, moja siostra, wszyscy czekamy, żeby w końcu to się skończyło. To 20 lat trwa i 20 lat my cały czas nie mamy spokoju. Przecież to jest, wie pani, to nie tylko chodzi o Arkadiusza Kraskę, to chodzi po prostu, kurde, o te wszystkie osoby, które, kurde, tu straciły swoich bliskich, kurde, tu moja rodzina tak samo, że straciła mnie praktycznie, bo to Był wyrok tak zwane kółko, czyli, kurde, bez wyjścia, bez możliwości, że człowiek już miał w głowie takie myśli, że to po prostu, kurde, bo gdyby był wyrok 25 lat, to człowiek, tam muszą mnie wypuścić po jakimś czasie i wtedy będę dochodził swojej prawdy, tak? No a tutaj niestety nie takiej możliwości, kurde, ja akurat nie miałem. To chyba taki pierwszy przypadek, że Sąd Najwyższy po prostu, kurde, z takim wyrokiem kogoś, kurde, po prostu oczyścił zarzutów i po prostu skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Chociaż wiem, że takich osób jest jeszcze trochę w Polsce, którzy akurat z takimi wyrokami nie tylko przebywają za darmo w więzieniu. I to jest problem. Wie pani. Ale to myśli pan, to jest problem systemu prawnego, sądownictwa? Czy można to tak powiedzieć ogólnie, że to jest taki problem? Czy każdy ma sprawę indywidualną? W pana przypadku ewidentnie ktoś próbował pana wrobić z jakiegoś powodu, tak? Jak rozumiem. I sąd uległ temu, mając mimo wszystko takie, a nie inne dowody. No pytanie, co się tam wydarzyło, ciężko teraz wyrokować. Ale myśli pan, że to jest wina systemu całego, czy to jest jednak kwestia tego, że akurat w pana przypadku ktoś tam chciał pana uciszyć? Oczywiście wina systemu, wie pani, różnego rodzaju przepisy są wykorzystywane, kurde, w nie taki sposób, jaki powinny być wykorzystywane. Niektórzy naciągają to, niektóre osoby, kurde, z wymiaru sprawiedliwości naciągają to, podciągają pod coś tam i później się dzieją naprawdę wielkie tragedie, kurde, ludzkie, tak? I to w ten sposób wygląda, to po prostu wina systemu, ten system powinien być całkowicie zmieniony, wie pani, bo to jest jakieś średniowiecze, kurcze, to jest tak, jak było kiedyś, kurde, za inkwizycji, kurde, świadkowie incognito, kurde, ktoś tam sobie kogoś, kurde, pomówi, bo ktoś komuś był niewygodny i to wystarczyło po prostu i ludzi wskazywali tylko i wyłącznie na tej podstawie, a my teraz jesteśmy przecież w XXI wieku, przecież nie ma jakiejś tam, kurde, inkwizycji, tylko po prostu każdy człowiek, każdy obywatel, kurde, idąc do sądu, ma się czuć, że ten sąd po prostu zajmie się jego sprawą jak powinien, bo przecież po to są stworzone przepisy, kurde, po to, bo mamy przykłady z innych państw, zresztą jak to wszystko działa, a u nas niestety, kurde, ktoś wykorzystuje cały czas te przepisy, kurde, czyli o świadkach incognito, o 60-kach, czyli po prostu, kurde, pod jakieś swoje cele, a to jest przecież nie w porządku, tak? No bo kurczę, no to chodzi o to, żeby w więzieniach siedzieli ludzie winni. Przede wszystkim. Kiedy macie, czy macie już jakiś termin rozprawy? Kiedy to wróci? Nie. Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Nie mam, podejrzewam, że w przyszłym roku. Po nowym roku dopiero. Po nowym roku, tak. Dopiero coś chyba ruszy, bo zanim to te akta sprawy wszystkie, bo to będzie wznowienie na podstawie nowych zebranych dowodów, a tych dowodów prokuratorzy z panią Zapaśnik naprawdę zebrali full, czyli tam jest 30 tomów akt, 4 tomy dowodowe na moją niewinność, wie pani. A jak mnie skazywali,
to było chyba 7 tomów akt i jeden tom dowodowych i w tym tomie na moją winę, że ja jestem czemuś winny, to były fałszywe zeznania świadków inkognito dwóch i opinia psychiatrów. I na tej podstawie mnie na dożywocie skazał sędzia Strączyński. No to ludzie, to się pytam, gdzie to w ogóle sens jest w ogóle tego wymiaru sprawiedliwości, to powinni w ogóle zrobić jakiś pluton egzekucyjny i... No wie pani, troszeczkę przesadam, ale no taka jest prawda. Nie no, po tylu latach to jest absolutnie niewyobrażalne, myślę, dla każdego z nas. A co pan teraz robi? Bo ja wiem, mówi pan, że to jest to z tyłu głowy to obciążenie, że sprawa jeszcze nie jest zamknięta, no ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie zmierzać ku dobremu. A co pan robi teraz na co dzień? Teraz na co dzień pracuję w Fundacji Małych Stópek, to jest Caritasu Fundacja, to pomagam przy remontach w domu samotnej matki, dzieciom tam pomagam, kurde, robię to charytatywnie, żeby się zaaklimatyzować na wolności całkowicie, już żeby po prostu, kurde, bo to wyjście było chyba dość szokujące po tylu było latach. Tak, było dość szokujące dla mnie, w ogóle głowa tego nie ogarniała i tam po prostu sobie, kurde, robię dobrą rzecz i tego potrzebuję. No dobra, trzymamy kciuki, będziemy śledzić więcej na temat w tej książce, warto po nią sięgnąć, bo tam cała historia. Dzięki serdecznie za to spotkanie. Trzymam kciuki, żeby się udało w takim razie. Cierpliwości. Wiem, że po tylu latach łatwo powiedzieć, ale mimo wszystko. Damy radę. Damy radę, dzięki. Sponsorem Onet Rano był Remax Polska. Międzynarodowa sieć biur nieruchomości.